A dlaczego lubimy podróże? Okej, no teraz wiadomo, jest taka sytuacja, jaka jest na świecie, że naprawdę te podróże są utrudnione. Nie mówię, że niemożliwe, ale są utrudnione dla takiej rodziny jak moja. Podróże są naprawdę bardzo utrudnione, bo trzy osoby i trzy osoby płacące, że tak powiem, podwyższoną cenę tej podróży. Ale podróże są wspaniałe. Kiedyś zdecydowanie chcemy się rzucić w taki wir podróży, zobaczyć cały świat. No bo ja uważam, że człowiek powinien się przemieszczać, że powinniśmy widzieć cały świat. No i oczywiście nie można nikogo do tego zmusić, ale wydaje mi się, że ludzie, którzy nie podróżują, to są ludzie, którzy tego nie zakosztowali. Często tak jest. Może się mylę, ale takie mam uczucie, bo nieraz spotkałem się z ludźmi, którzy nie podróżują, a jak gdzieś tam pojechali i zakosztowali tego innego miejsca, tej innej przyrody, tego innego otoczenia, to powiedzieli wow. I albo zmieniali swoje zdanie i zaczęli podróżować, albo przynajmniej przyznali ci, że jest świetnie, tak? Że jest świetnie nawet po tym, jak później mówili, że no fajnie, ale ja i tak lubię siedzieć w domu. Później następnym razem znowu ich gdzieś wyciągnąłeś i znowu zobaczyli to coś innego i znowu powiedzieli wow. I w efekcie z takiego domatora albo się zrobi podróżnik, albo taki domator tak naprawdę będzie lubiał podróżować. Może tego procesu podróżowania nie lubi, ale jak już gdzieś jest, to doceni to. Czyli wniosek jest z tego taki, że my ludzie jesteśmy stworzeni do podróżowania i musimy podróżować. Zdecydowanie kiedyś chcemy się rzucić w wir przygody i mówię to nie tylko za siebie, ale mówię to też za moją rodzinę, syna, żonę. Mogę śmiało tak powiedzieć, że chcemy, bo wiem, że oni też chcą no i to jest piękne. Dobra, na razie znikam i zostawiam was trochę z muzyką i pięknymi widokami. Albo jeszcze nie, poczekajcie jeszcze chwilę. Jeszcze wam chciałem powiedzieć coś, że jesteście moją inspiracją, bo nagrywanie dla was jest naprawdę fajne. Nie znam was, ale czuję, że nagrywanie dla was jest fajne. Także teraz już naprawdę znikam.